Podczas Motor Show 2014 w Poznaniu znajdujemy się w kolejnej hali, jest to bodaj hala czwarta. Po lewej stronie na początek rzuca się w oczy strefa TVN Turbo, znaczy stoisko TVN Turbo, tak można powiedzieć. Tutaj mamy jakąś markę małych samochodów, którymi można jeździć na kategorię B1. Z kolei po tej stronie mamy m.in. tutaj na początku Smarta, ale to jest generalnie stoisko Mercedesa. I oczywiście nie można do tych samochodów wsiadać, bo jakby inaczej. Klasa B, klasa SLK, tak naprawdę wszystkie klasy, tak? Klasa R, klasa G, również droższe i większe samochody Mercedesa. Właściwie klasy, o których dużo ludzi pewnie nie ma pojęcia, że istnieją. Klasa E Cabrio może jeszcze tak, ale na przykład klasa V, dawny Vito, czyli nowa klasa, jedna z nowszych. Klasa S tam za nami, klasa C. Tak naprawdę dużo samochodów. Tutaj mamy stanowisko Hondy. Honda Karlik, oprócz samochodów, oprócz Hondy Civic chociażby, mamy również motory Hondy, bo z tego też przecież słynie ta marka. Mniej więcej w centralnej części BMW, stare BMW E30, znaczy stare, starsze, ale nie aż takie stare, klasyczne. A również oczywiście nowsze modele, ale do których też nie możemy wsiąść. Na stanowisku Peugeota możemy chociażby sobie wejść do Peugeota RCZ. Silnik 1.6 tam się mieści, turbo doładowany, benzyna 270 koni, ale są tutaj również inne, bardziej dostępne dla zwykłych, szarych ludzi samochody, auta takie jak chociażby 208. Sportowe posunięcie Peugeota, ale już znane od paru lat, chociaż cały czas rozwijane i myślę, że bardzo dobrze. Ciekawie się prezentuje RCZ. Dalej mamy Hyundai'a. Hyundai również wystawił modele z przekroju każdej półki cenowej, czyli i10, a zaraz przy nim i40. Dużo, dużo samochodów w różnych wersjach, z różnymi silnikami. Po mojej lewej stronie teraz stoisko Suzuki. No, specjalnego jakiegoś takiego miejsca nie ma wydzielonego, po prostu te auta tutaj stoją. Nowa terenowa Grand Vitara, S-Cross, no i oczywiście najmniejszy samochód spod znaku Suzuki, czyli Suzuki Swift w wersji takiej, można powiedzieć, bardziej sportowej. Dwa wydechy, znaczy dwie rury wydechowe, jeśli chodzi o końcówki. Kolejne azjatyckie auta, tym razem Mitsubishi. Mitsubishi również się na targach pojawiło. Ale jeśli chodzi o te wschodnie rozwiązania, to Mitsubishi Eclipse ASX, jeśli chodzi o te wschodnie rozwiązania, to brakuje Mazdy. Brakuje Mazdy, która też przecież jest bardzo popularna w Polsce. Tutaj mamy Toyota Prius z napędem elektrycznym, ekologicznym. Niestety no, w Polsce się to na razie nie przyjęło. No i teoretycznie tutaj przez producenta mówiono, że w mieście spala 3,7 litra Toyota Auris, hybrydowe auto. Nissan Qashqai, Nissan Juke, wyśmiewany chociażby w Top Gear. Dużo aut również Nissan pokazuje. I tutaj przynajmniej można sobie chyba do większości aut, wsiąść i zobaczyć, jak tutaj... najlepiej wsiąść z piwem, tak? Do auta. I akurat Nissan tutaj jest bardziej user-friendly, bo pozwala na zobaczenie, jak to się w środku ma wszystko. Szpot, Swarzędz, Citroen. Citroen C4 Picasso. Producent obiecuje w cyklu mieszanym 6 litrów na 100 km. Ciekawe, czy to da się osiągnąć w życiu codziennym. Mało aut pokazuje Citroen, to znaczy zaledwie... raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, więc no nie za dużo, a dosyć duża przestrzeń wydzielona, ale jak widzicie, ona jest pusta dosyć, ta przestrzeń tutaj wydzielona dla Citroena. Citroen DS3, zaledwie 85 900 W, tak to wygląda w środku. Fajnie. Chociaż te błyszczące plastiki chyba się nie prezentują zbyt ciekawie. Wykończenie... no na najwyższym poziomie może i nie jest, ale niestety dla większości Polaków nawet samochód za 85 tysięcy złotych jest to wydatek jednak. Oczywiście nie mówię, że wszystkich, ale jest to niestety wydatek już bardzo duży. Ford Fiesta ST, jeden z najnowszych modeli również.
sprawdzasz? Forda. Czy można wejść do Fiesty? Nie sądzę. Czy można wejść? Nie można. No tutaj ciekawsze rozwiązania zdecydowanie. Sportowy Mercedes. Rzadko okazja jest, aby oglądać takie rozwiązania. Zachęcają bardzo panie do zobaczenia, do obejrzenia stoiska. No i teraz jedna z ciekawostek tych targów, czyli Ford Mustang, a właściwie dwie sztuki Mustanga. Mustang nowszy, Mustang starszy. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że wygląda no ponadczasowo. 68 rok, Mustang, tutaj dostałem podpowiedź. No piękne, piękne auto, wartościowe. Kia, która prezentuje swoje kompaktowe rozwiązania, niedrogie rozwiązania, takie jak Picanto czy Rio, ale również te nieco droższe i te wyjątkowo popularne, bo na polskim rynku bardzo, bardzo dobrze przyjął się model Kia Sportage. Sportage, która no, sprzedaje się bardzo dobrze i to w ogóle Kia się sprzedają w Polsce bardzo dobrze, bo no, między innymi zachęca do tego ta 7-letnia gwarancja. O, mamy nawet Kia jakąś sportową. Sportowe rozwiązanie to jest Kia Ceed GT rajdowa z klatką w środku. No i Kia Ceed GT w wersji seryjnej. Tutaj prezentuje się tak. Silnik 1.6 zaledwie, 204 konie, mechaniczny, 265 Nm moment obrotowy. No i ruszamy w stronę włoskich samochodów. Włoskie samochody, czyli Alfa Romeo, między innymi Alfa Romeo 4C. Na stędzie obracający się Bestka z 2014. Dane techniczne, silnik benzynowy 4-cylindrowy 1.7 z turbodoładowaniem. Wygląda trochę jak Lotus. Tutaj nowości, może już nie takie nowości, ale jedne z nowszych rozwiązań Alfa Romeo, czyli Giulietta 88600, taka cena wyjściowa, ale silnik zaledwie 1.4, 170 koni, co prawda. Oczywiście promowane Fiaty 500, Fiaty 500L, które no specjalnej szansy na podbój rynku chyba nie mają. Jedno z ciekawszych na pewno stoisk, czyli Rolls-Royce. Wielkie samochody z wielkimi kołami, wielkimi felgami. Kiedy siądzie się za kierownicą takiego auta, no to każdy zazdrości. No, trzeba przyznać, że hale są całkiem pokaźne i tak naprawdę dużo tutaj ludzi się mieści, dużo aut. Chociaż trzeba przyznać, że więcej mogłoby tutaj się tych aut nawet zmieścić, jak widzicie, no. Dosyć duża przestrzeń wydzielona dla Rolls-Royce'a, a tylko trzy auta. Maserati po tej stronie, czerwone od razu przy nas, Maserati Gran Turismo. 460 koni mechaniczny, prędkość maksymalna 300 km na godzinę i cena już od 634 tysięcy. No i teraz Ferrari ma w przeciwieństwie do Maserati i Rolls-Royce'a cztery auta pokazane. I bardzo ciekawe hostessy, nie można przyznać. Nie można powiedzieć, że nie są bardzo ciekawe. Bardzo przyciągają uwagę, ale chyba nawet za dużo tych hostes jak na stoisko Ferrari, bo Ferrari przyciąga uwagę. Znaczy nie muszą być hostesy, tak? Żeby Ferrari przyciągnęło uwagę. No i dochodzimy do końca tej hali, a na końcu tej hali Infiniti Q50. Infiniti pokazuje swoje auta. Można sobie chociażby wsiąść do tego auta tutaj Infiniti. Sprawdźmy, jak Infiniti wygląda w środku. 2,2 litra diesel. Tak prezentuje się Infiniti w środku. Automatycznie skrzynia biegów. Ale są manetki do zmiany biegów, więc można ewentualnie sobie jakąś wirtualną skrzynię biegów odpalić. I tak to wygląda w środku. No, wykończenie na pierwszy rzut oka jest znacznie, a może nieznacznie, ale zauważalnie lepsze od tych seryjnych samochodów, które są dostępne dla zwykłych ludzi. Więcej już nic nie mogę pokazać, tak to się mniej więcej prezentuje. No wiadomo, że jeśli ktoś chce zobaczyć z bliska te samochody, no to musi po prostu przyjechać na targi Motor Show w Poznaniu. Jak ja je oceniam, trudno powiedzieć, to znaczy nie zostałem w jakiś sposób specjalnie zaskoczony tymi targami, ale za 17 zł myślę, że
warto było przyjść i sobie pooglądać. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, no i do następnego, na razie.